sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, a dziś naszym gościem przyjaciel naszego kanału Marcin Gliwa. Witam cię serdecznie, Marcin. Witam Państwa, witaj Mateuszu. Zanim zaczniemy naszą rozmowę, ja gorąco Państwa zachęcam do subskrypcji naszego kanału, ale oczywiście także do odwiedzenia mediów społecznościowych Marcina, do których link znajdziecie w opisie tego filmu i oczywiście na naszym Twitterze, na którego również gorąco zapraszamy. Skoro jest z nami Marcin, temat może być tylko jeden, sytuacja na froncie. Marcin, wiele się mówi teraz o sukcesach, postępach Sił Zbrojnych Ukrainy na południu w rejonie wsi Robotyne. Czy rzeczywiście możemy mówić o jakimś przełomie i przełamaniu pewnego impasu, który trwał od kilku tygodni? Wiesz co, no tak, no można powiedzieć, że mamy tutaj przełamanie pewnego impasu, ale czy to już jest ten moment, żeby wprowadzić jeszcze inne siły, które są? Bo słuchaj, tutaj cała sytuacja jest bardzo rozwojowa. Po zdobyciu Robotyny, o którą miejscowość walczono bardzo, bardzo długo, w pasie osłony, w pasie przesłaniania, mamy teraz już informacje potwierdzone i też przez ISW i przez komentatorów, nawet i z rosyjskiego telegramu, że linia główna, pierwsza linia główna została przełamana, zdobyta. Potwierdza to pewną tezę, że Rosjanie bronili tego pasu osłony bardzo intensywnie i bardzo mocno, dlatego że to była najlepsza chyba ich pas, najlepsza linia obrony, gdzie mogli się bronić bardzo, bardzo dobrze z licznymi polami minowymi. A tutaj mamy teraz przykład tego przełamania pierwszej głównej pozycji rosyjskiej na kierunku miejscowości Werbowe. Czyli to też potwierdza tą moją analizę, którą dałem, że strona ukraińska idąc, czy uzyskując włamanie w rosyjskie pozycje, dochodząc do pierwszej linii, na wąskim odcinku będzie musiała poszerzyć ten odcinek, żeby mieć możliwość manewru, żeby tutaj zabezpieczyć te skrzydła tego włamania. Potwierdzają się walki też na wschód od Robotyny i na zachód od Robotyny. Dzisiaj pojawiły się informacje o tym, że udało się poprawić sytuację na zachód od Robotyny, a tym bardziej też i na wschód. Mamy tutaj to walki na przedpolu Werbowe, ale też już potwierdzają się jakieś informacje na temat tego, że prawdopodobnie, bo brakuje weryfikacji, a wiesz, że ja jestem uczulony, ja zawsze muszę mieć dowód na to, żeby... Tak, potwierdzenie dla mnie zawsze najważniejsze. O walkach w samym Werbowe. Tutaj wiemy, że Rosjanie tam ściągnęli jednostki odwodowe. Wiemy, że takie jednostki były ściągane z północy i tutaj potwierdzeniem tego było ściągnięcie 76. Dywizji Szturmowej WDW Gwardii, która aż spod Kremiennej była przeniesiona na ten odcinek. Dlaczego ona? Dlatego, że prawdopodobnie była w najlepszym stanie, chociaż mimo, że walczyła i była na linii frontu i z tej linii frontu była wyciągana, jest jednostką szybkiego, że tak powiem, przerzutu, czy aeromobilna, wyposażona w taki sprzęt, który pozwala na szybkie przerzucenie ją, do tego była też szkolona. I tutaj Rosjanie wyciągnęli też tą jednostkę z frontu, że gwarantowała im sukces szybkiego dotarcia na miejsce, a to też świadczy o tym, że jednak ta sytuacja w tym rejonie była dość ciężka, czy nawet powiedzmy, że rosyjskie dowództwo mogło reagować nerwowo, bojąc się pewnego załamania, więc ściągano bardzo szybko jednostki, które mogły szybko dotrzeć w ten rejon. No tutaj mamy działanie po liniach zewnętrznych, więc ta długość przerzutu jest większa niż dla wojsk ukraińskich, które na przykład powiedzmy po liniach wewnętrznych mogą działać na linii frontu. No oprócz tego mamy też wejście do walki w tym rejonie setnej brygady rozpoznawczej rosyjskiej oraz szereg innych jednostek, które ściągnięto też z północy, jak 6. Pułk Kozacki z rejonu syryjskiego. Natomiast dlaczego nie pierwszą armię pancerną, która była odwodem strategicznym? No dlatego, że ta armia pancerna walczyła na kierunku Swatowego, później na odcinku Kupiańskim i to nie jako całość, tylko poszczególnymi dywizjami. I na dzień dzisiejszy prawdopodobnie pierwsza armia pancerna jako cały związek może nie prezentować takiej siły, żeby można ją było wykorzystać, natomiast pewne jej elementy pewnie można będzie wykorzystać już na innych odcinkach. Pytanie, jaka będzie siła i dyspozycyjność tych oddziałów, które już poniosły straty.
Marcin, ja od razu muszę zadać to pytanie, bo często to się przejawia w komentarzach i na moim profilu, i na twoim profilu, i na profilach naszych kolegów. Czy walki o robotynę, o werbowe, no bo nie mamy rzeczywiście realnego potwierdzenia, czy Ukraińcy wkroczyli do werbowy, bo chociażby wczoraj Rosjanie informowali, że dwie grupy szturmowe zostały odepchnięte przez ich siły. Czym są z punktu widzenia taktycznego, czy może strategicznego te dwie wsie? Czy my rzeczywiście mówimy o istotnych walkach, o istotne punkty na mapie, którą ty przecież analizujesz, czy rzeczywiście może gdzieś wyolbrzymiamy sukcesy armii ukraińskiej? Nie, broń Boże. Wiesz co, ze względu taktycznych zdobycie jednej i drugiej miejscowości otwiera większe możliwości działania armii ukraińskiej. Po prostu to tak, jakbyś wyważał drzwi z ryglia, tak? Masz pewne miejscowości, które są bardzo mocnymi punktami oporu i bez zdobycia tych miejscowości nie jesteś w stanie przejść dalej czy pogłębić pewnego włamania z racji choćby tego, że no, na swoich flankach czy na swoich skrzydłach masz dwa bardzo mocno umocnione dwa punkty oporu i bez zdobycia tych punktów oporu nie jesteś w stanie iść głębiej. Możesz próbować, ale możesz się też nadziać na kontrę i możesz tutaj no, zostać sam okrążony i zniszczony, a lekceważyć armii rosyjskiej wbrew co niektórym osobom, jakby ona źle nie działała, a jak wiemy, nawet sami Rosjanie przyznają, że mają problem z dowódcami, którzy są idiotami, co niektórzy, chociaż tutaj są też i dowódcy, którzy rozumią i potrafią walczyć, więc tutaj zdobycie i robotynę, o które walczono 2 miesiące i teraz walki o miejscowość werbowe poświadczy tylko o tym, że to są dwa takie rygle. Jeżeli wyłamiemy jeden rygiel, bo teraz mamy, widzisz, zdobyliśmy nowo, Rosja, przepraszam, Ukraina zdobyła miejscowość Robotynę i żeby tutaj poszerzyć to włamanie, trzeba iść albo na zachód, albo na miejscowość Kopanie, albo Nowoprokopiwkę, bo ona jest też teraz kluczem i myślę, że po zdobyciu werbowego strona ukraińska zwiększy jeszcze, bo nie zapominajmy, że po zdobyciu Robotynę strona ukraińska walczy też na przedpolu miejscowości Nowoprokopiwka. To jest miejscowość, tak naprawdę klucz łącznie z werbowym do tego, żeby iść na Tokmak, a jak wiemy, Tokmak jest w zasięgu armii ukraińskiej i zdobycie Tokmaku no, będzie dużym sukcesem, może nawet i operacyjnym. Marcin, jakie zatem plusy, jakie minusy Ukraińcy mają właśnie w tym rejonie? Gdzieś przeczytałem, wyprowadź mnie z błędu, oczywiście, jeżeli jest to błędna informacja, że Ukraińcy zyskali dużą przewagę artyleryjską pod względem chociażby zasięgu i ilości prowadzonego ostrzału. Wiesz co, nie będę Cię wyprowadzał z błędu, bo to jest faktem, że na tym odcinku i nawet Rosjanie to potwierdzają, strona ukraińska posiada przewagę. Widziałem w sumie zestawienia bodajże w ilości czołgów, artylerii i ludzi i bodajże w stosunku do tego odcinka przewagę chyba 1-3 do 1 mają Ukraińcy w żołnierzach. W czołgach mają chyba bodajże 1-4 do 1, w artylerii mają ponad 2 do 1, czyli na jedno działo rosyjskie mamy dwa działa, prawdopodobnie dwa działa ukraińskie i co ciekawe, nowszego typu, bardziej precyzyjnego z artylerią, która, znaczy z amunicją, której nie brakuje, chomikowali i zbierali to przez wiele, wiele miesięcy. Do tego mają nieograniczone ilości amunicji kasetowej, którą też wykorzystują, a jak wiemy, amunicja kasetowa jest przeznaczona do niszczenia siły żywej i lekko opancerzonych pojazdów, więc tutaj widać po wprowadzeniu też tej amunicji i o tym też rozmawiałem z pewnym panem pułkownikiem, który będzie za niedługo gościł też na moim kanale, odnośnie tego, że jest to widoczne, że po wprowadzeniu tej amunicji jest też widoczny postęp w dynamice. Zresztą ta dynamika też wzrosła po wprowadzeniu dodatkowych jednostek, ale tutaj muszę Ci od razu powiedzieć jedną rzecz, to nie to, że pojawiły się numeracje brygad, ja zawsze zaznaczam, że nie jestem w stanie określić, czy to są pełne brygady, czyli wszystkie jednostki wchodzące w skład brygady, czy tylko pewne elementy tych brygad na danym odcinku. Tutaj pojawienie się tych dodatkowych sił nie świadczy, że tam weszły do walki wszystkie w całości, tak? Podejrzewam, że bardziej to są na zasadzie dalej batalionowych grup, które się rotują
I podczas mojej rozmowy też to tak, żeśmy rozmawiali tutaj z panem pułkownikiem, że tak to wygląda dalej. To nie jest tak, że weszła na przykład 82 w całości, tak? Bo jeżeli by weszła 82 w całości, to gdzieś by się nam pojawił pierwszy filmik z użycia Challengera, prawda? Bo na wyposażeniu 82 jest Challenger. Wiemy, że ostatni atak, który filmik się pojawił, był ze zniszczeniem jednego czołgu 64, chyba bodajże BV, i trzech strajkerów z tej brygady, więc no, to tylko świadczy o tym, że tam jednak te elementy tych brygad walczą. Owszem, jest ich więcej, wprowadzono dodatkowe, natomiast ja cały czas twierdzę, że to nie są wszystkie siły naraz wrzucone do walki na tym odcinku. Marcin, zanim przejedziemy po palcem do kolejnych rejonów i części Ukrainy, to zostańmy jeszcze chwilę na południu i żeby nie było tak kolorowo, czy dostrzegasz jakieś pozytywne punkty czy działania strony rosyjskiej? Czy oni mogą się pochwalić jakimiś sukcesami, czy jednak cały czas są w defensywie? Są w defensywie, no nie można tego, znaczy to może tak, musielibyśmy tutaj popatrzeć na odcinki, tak, bo mamy Kupiansk, gdzie te ataki rosyjskie jeszcze są, chociaż one są słabsze na kierunku kupiańskim, natomiast już osłabły ataki na południu, w rejonie Dnibrowej i w lesie syrybiańskim, gdzie po wycofaniu 76. dywizji tam naprawdę te ataki osłabły, one są, ale one już nie są takie mocne. Podejrzewam, że tam będzie też przegrupowanie strony ukraińskiej, która powycofuje troszeczkę siły albo zreorganizuje swoją obronę. Natomiast no, sukcesem na razie, póki co sukcesem armii rosyjskiej jest no, blokowanie ukraińskich postępów, tak, w obronie. Walczą naprawdę w obronie dość dobrze, ofiarnie, i tego im odmówić nie możemy, mimo braków. No wiadomo, że na Zaporożu narasta ten problem zaopatrzeniowy. Piszą o tym różni korespondenci, żołnierze, którzy prowadzą swoje blogi, że problem logistyczny jest i on się powiększa. Także czy takie akcje, chociaż jakby ostatni Psków, też wpływa na tą logistykę, no bo IŁ-76 przecież też są istotnym elementem tej logistyki. Tak, wiesz co, no, nie wiem, czy jest szybszy transport niż transport lotniczy, który może szybko przerzucić dużą ilość uzupełnień nawet niż kolej, tak? Kolej, no wiadomo, wpuścimy 30 wagonów i pojedzie tam ileś żołnierzy, ale to też potrwa, nim one dojadą, a tym bardziej na Zaporoże, gdzie no, jedyna linia kolejowa, jaka idzie, to idzie przez Most Krymski i tutaj no, dotarcie tego uzupełnienia nie będzie tak szybkie jak lotniczego, który może dotrzeć. Atak na Psków i na lotnisko no, jest takim ciosem nie tylko prestiżowym i propagandowym, ale też i no, sukces, że tak powiem, dla strony ukraińskiej względem zniszczenia czy uszkodzenia samolotów transportowych, które... No w każdej wojnie dwa samoloty plus cztery uszkodzone, tak. No to jednak to jest dość duże uszczuplenie sił rosyjskich, przynajmniej w tej flocie transportowej. Dokładnie jest, tak jest. Marcin, ja zapytam się jeszcze ciebie o tak naprawdę punkt, o którym głośno było i nadal gdzieś jest głośno, i on się gdzieś przewija w ukraińskich komunikatach i na Telegramie, a mianowicie... Zawsze podczas podawania przez Ministerstwo Obrony Ukrainy informacji z frontu południowego pojawiają się pozytywne informacje właśnie o wspomnianej przez ciebie dynamice w rejonie Bachmutu. Jak tam wygląda sytuacja? Wiceminister Obrony Ukrainy twierdzi, że te kluczowe wzniesienia, pozycje takie istotne dla działań wojennych kontrolują właśnie Ukraińcy. Wiesz co, no, sytuacja na kierunku bachmuckim jest o tyle ciekawa, że o ile na północnej części tego frontu, tam w rejonie Berchiwki, Jachidnego, bardziej aktywna ostatnio była strona ukraińska, strona rosyjska, to się troszeczkę zmienia, bo uaktywniła się i 30. Brygada, która tam działa, oraz 77. One tam próbują działać i ofensywnie, i szturmowo, atakując rosyjskie punkty umocnione. Natomiast artyleria dość aktywnie ukraińska tam działa i atakuje zaplecze. To na froncie południowym tego odcinka bachmuckiego mamy naprawdę tutaj zdecydowanie większą dynamikę. Po wprowadzeniu znowu na front pewnych jednostek ukraińskich, takich jak Brygada Policyjna Lajut, czy też i elementów 22., 80. Brygady Powietrzno-Desantowej i 3., która jest takim
kręgosłupem tych działań ofensywnych. Nie możemy też zapomnieć o 28. Brygadzie, która też tutaj działa. No toczą się zacięte walki, no i Kliszczeliwka nadal nie w całości jest opanowana przez wojska ukraińskie, te walki tam też trwają. Mamy tutaj walki już w Andriiwkę, konkretnie już Andriiwkę tutaj udało się stronie ukraińskiej podejść już pod samą miejscowość, ale takim najważniejszym rejonem, jak dla mnie, jest rejon takiego trójkąta miejscowości Zelenopila, Kurdiumówka i Ozaraniwka. To są takie trzy miejscowości bardzo blisko do siebie przylegające i one są takim ryglem dla strony ukraińskiej. Jeżeli ten rygiel uda się wyłamać, czyli zdobyć te miejscowości, no to dla strony ukraińskiej otworzą się większe możliwości, bo ona może wtedy działać na różnych kierunkach, czy na północ, czy na wschód, czy na południe. Także tutaj większy problem będzie miała strona rosyjska z budową nowej linii obrony. No i tylko pytanie, jaki cel zasadniczy ma dowództwo ukraińskie na kierunku bachmuckim, bo wszyscy myśleliśmy, że głównym celem będzie odbicie Bachmutu, tak, jako takim celem propagandowym, uderzającym w armię rosyjską i w Rosję. Natomiast dzisiaj, analizując to, co się dzieje od wielu miesięcy na tym kierunku, mam wrażenie, że strona ukraińska postawiła sobie jako za główny cel ściąganie tutaj jednostek odwodowych z armii rosyjskiej i takie przemielanie ich, czy powiedzmy zadawanie im jak największych strat. Mają tu też przewagę w artylerii i wykorzystują to, natomiast no, wiemy, że Rosjanie naprawdę ściągnęli w ten rejon po wycofaniu się grupy Wagnera z szereg różnych jednostek i cały czas wzmacniali ten front dodatkowymi jednostkami. No w sumie tutaj na ten moment będę dalej twierdził, że stronie ukraińskiej będzie tutaj chodziło o takie ściąganie dodatkowych jednostek odwodowych, jeżeli tylko się gdzieś w stronie rosyjskiej uda wyciągnąć z frontu, bo naprawdę strona rosyjska ma problem już z jednostkami odwodowymi, skoro z frontu północnego ściąga się jednostki na południe i to te jednostki muszą przebyć 600 km, żeby dotrzeć na linię innego odcinka frontu, no to świadczy o tym, że nie ma nic bliżej, tak? Więc tutaj osłabianie jednego odcinka może dać efekt domina, gdzie strona ukraińska na ten moment ma inicjatywę i nawet bym powiedział inicjatywę strategiczną na głównych kierunkach, no i tam, gdzie chce się bronić, to się broni, tak? Marcin, istotnym elementem tej wojny są także jednostki przeciwlotnicze, a docierają do nas od kilku dni ciekawe informacje, chociażby agencja Kyodo informuje, że Rosjanie z Dalekiego Wschodu ściągają swoje systemy przeciwlotnicze. Jak to wpływa obecnie na front z Twoich analiz? Czy rzeczywiście ta kołdra, ten parasol ochronny jest skupiony tak naprawdę wokół Mostu Krymskiego i powiedzmy stolicy Federacji Rosyjskiej, a problem cały czas z dnia na dzień narasta? Wiesz co, informacje, jakie też podawałeś na Twitterze, świadczą o tym, że Rosja ściąga jednostki obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej albo w rejon frontu, albo w rejon strategicznych miejsc, aby albo uzupełnić, albo też i wzmocnić tę obronę. Wiemy, że strona ukraińska od wielu miesięcy wykorzystuje pociski HARM i atakuje w sumie tutaj też i obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową. Mamy ostatnio informację o przecież zniszczeniu zestawów S-400 łącznie z radarem, o zniszczeniu wyrzutni S-300 u podnóża Krymu i szeregu innych miejscowości, bo przecież nawet pojawiły się informacje, że w ataku na lotnisko pod Kurskiem zniszczono dwa pancery, tak? Więc tutaj no, ta obrona też nie jest, mówimy tutaj naprawdę o szerokim froncie i wszystkiego, żeby zrobić taką bańkę antydostępową, czy też zabezpieczyć rejony własnych wojsk, czy strategicznych punktów, no potrzeba tą obronę nie tylko wzmacniać, ale mieć ją cały czas w gotowości. Ja się spotkałem też z taką informacją, że na przykład w rejonie Moskwy, nie wiem na ile to jest prawdy, chociaż znając to, co Rosja robi, to no, jest też taka możliwość. Pojawiła się taka informacja, że Rosja nie ostrzega własnego społeczeństwa w Moskwie
o atakach dronów, dlatego żeby nie potwierdzać tego, że no, strona ukraińska dociera tymi dronami w rejon Moskwy. No tak, tylko wiesz, z jednej strony, jeżeli mamy atak na Psków dronami, z tego co się gdzieś tam w oficjalnych komunikatach podaje, no to one te zgodnie z geografią musiały i zgodnie z komunikatem Zełenskiego przelecieć 700 kilometrów, dotrzeć do tego lotniska i te samoloty zaatakować, więc przynajmniej no, na tym przykładzie świadczy to tylko o tym, że Rosjanie jednak jakiś problem mają. No oczywiście, że mają, bo pomyśl, że aby dotrzeć do Moskwy też trzeba kawałek przelecieć i to przez szereg różnych linii i nie tylko z rejonami działania myśliwców, ale też i obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej. A co Marcin, ja ciekawe... Ci jeszcze właśnie muszę wejść zdanie, też mi to o tym powiedz, no bo z jednej strony ja mówię, rzucam jedną tylko wersję, 700 kilometrów przeleciały, no ale duże prawdopodobieństwo jest, że takie jakieś grupy dywersyjne gdzieś tam w głąb Federacji Rosyjskiej te drony po prostu odpalają. Ale ja Ci to właśnie chciałem powiedzieć, bo sam to zamieszczałeś też odnośnie Twittera, że... Żołnierze Legionu Rosyjskiego poinformowali, że znowu przedarli się, prawda, przez tą dziurawą granicę i wystrzelili drony z terytorium Rosji, więc świadczy to tylko o tym, że takie działania grup dywersyjnych, czy jednostek, które wkraczają na terytorium Rosji, wkraczają ze sprzętem, który atakuje jakby z samej Rosji, tak? On nie, wiesz, radar nie wyłapie, powiedzmy, pewnych rzeczy, jeżeli leci nisko, natomiast jeszcze bardziej będzie ciekawie, jeżeli to zostanie wystrzelone gdzieś z głębi Rosji, bo grupa może się przemieścić, tak, na daną głębokość, wystrzelić i wrócić, tak? Nikt tego nie zauważy. Więc to jest ciekawe też, że ta granica, którą Rosja ma z Ukrainą, teoretycznie jest dalej na tyle dziurawa, że te grupy mogą przekraczać i wchodzić w głąb Rosji. Marcin, na koniec wyjmujemy szklaną kulę i nie będzie to kapitan Lisowski ani Marek Meissner, ale jakie są Twoje przewidywania, bo przynajmniej przygotowując się do rozmowy z Tobą dotarłem do takiej informacji, że rozpoczynający się właśnie wrzesień ma być jednym z cieplejszych w historii na Ukrainie, co oczywiście też pozwala na dłuższe prowadzenie działań wojennych. Jak Ty to oceniasz? Czy rzeczywiście będziemy mogli w najbliższych dniach, tygodniach mówić o tym przełamaniu ukraińskim, czy jednak nadal dotrwamy do tej zimy i znowu skupimy się na atakach na infrastrukturę krytyczną? Wiesz co, to wszystko zależy, jakie perspektywy, czy jakie plany ma ukraińskie dowództwo i generał Załużny, który tutaj jako mózg w całości ma plany. Ja przewiduję, że strona ukraińska będzie prowadzić pewne działania, jak to Maciek Korowaj mówił, w strefie, że tak powiem, wyniszczenia logistycznego, bo on to nazwał troszeczkę inaczej, ale to jest taka strefa, gdzie Rosjanie mają coraz większe problemy logistyczne. Ja podejrzewam, że tutaj się z nim zgodzę, że Ukraina zrobi wszystko, żeby jak najwięcej, czy jak najbardziej spotęgować to wyniszczanie tej logistyki w tych strefach przyfrontowych, czy nawet już na samych liniach zerowych, wyniszczyć te wojska rosyjskie w walkach, nawet nie zajmując, czy nie robiąc takich skoków w terenie, wiesz, nie wiem, czy mnie rozumiesz. Chodzi mi o to, że dla nich ważniejsze będzie wyniszczenie, czy nawet wyniszczenie linii zaopatrzeniowych, samych jednostek rosyjskich, niż zdobywanie terenu. Dlaczego? Dlatego, że poprzez wyniszczenie tej logistyki, wyniszczenie tych jednostek, które bronią się, przy mocniejszym uderzeniu, a pocieszę, bo pojawiły się też i tutaj takie sugeruję informacje od osób prorosyjskich, że przecież to Ukraina nie ma odwodów. Mają panowie, proszę mi wskazać, gdzie jest 17. Brygada Pancerna, gdzie jest 4., 3., 1., gdzie jest 93., która została wycofana spod Bachmutu i szereg różnych innych brygad, które do tej pory nie zostały użyte i są na tyłach. I co ciekawe, ostatni filmik właśnie z 93., która otrzymała szwedzkie wozy i dostaje zachodni sprzęt, sugeruje, że znajduje się na południu, na odcinku stepów, więc przygotowuje się, jak to ładnie ministerstwo napisało, do działań na jednym z głównych kierunków. To tylko świadczy o tym, że Ukraina uderzy tymi siłami, które dalej ma, bo ona je ma, naprawdę uwierz mi, że ona je ma, uderzy w tym momencie, kiedy te wojska rosyjskie będą na tyle już wyniszczone i osłabione, żeby zagwarantować sobie sukces. I dlatego strona rosyjska broniła tego rejonu osłony, tego pasa
przesłaniania, dlatego że było to najlepsze miejsce, najmocniej ufortyfikowane, najmocniej zabezpieczone i zgodnie ze sztuką, nawet naszą, staropolską sztuką wojenną, która mówiła, że najważniejszym celem jest wyniszczenie siły żywej, bo jeżeli my wyniszczymy siłę żywą, to teren sam nam wpadnie. I przypatrz się też na to, bo każda doktryna nawiązuje do tego z każdego państwa, tak? Rosja, Związek Radziecki, jeżeli przeprowadzał ofensywę, to też przeprowadzał na zasadzie wyniszczenia tych sił w walkach tą masą, która szła na początku. Nawet ponosząc ogromne straty, szli i przełamywali ten front, a później wpuszczali już zagony, które po prostu niszczyły wszystko na swoich drogach, a nawet to, te próby powstrzymywania ich były niweczone przez stronę radziecką. Każda armia, Blitzkrieg, proszę bardzo, z Niemcy, to samo. Siła żywa, tak? Jak nie masz centrów dowodzenia, nie masz zaopatrzenia, nie masz nic, nie zorganizujesz, nie zatrzymasz. Zatrzymasz się dopiero wtedy, jeżeli własne linie są na tyle wydłużone, że zaopatrzenie do twoich jednostek wymusza cię do zatrzymania tych wojsk. Zobaczymy zatem, co przyniosą najbliższe dni, jak będzie zmieniał się front wojny ukraińsko-rosyjskiej, ale na to, jak on się zmienia, odsyłamy oczywiście do Martina. My jego informacje powielamy, możecie je znaleźć również u nas. Marcin, bardzo ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że za tydzień, dwa znowu będziemy mogli sobie porozmawiać i przeanalizować sytuację na froncie. Jeszcze raz gorąco zachęcam do zasubskrybowania War Newsa i odwiedzenia nas na Twitterze. Dziękuję bardzo, bardzo. Bardzo dziękuję Państwu, bardzo dziękuję Mateusz. Pozdrawiam serdecznie. Sponsorem programu były Militaria.pl.